Fejt jest kolejną odmianą truskawki, która uczestniczy w projekcie Truskawki w tunelach. Jest to odmiana późna. Pewnie Państwo znacie odmianę Florence, ponieważ ona przez wiele lat dominowała na rynku późnej truskawki. Myślę, że mają te odmiany bardzo wiele wspólnego ze sobą. Liście są bardzo zbliżone, czyli mamy tutaj dużo liści, a jest to związane z tym, że ona ma duży przyrost koron bocznych. I każde te korony boczne wytwarzają kolejną koronkę. Nie będę liczył tutaj kwiatów, jest ich bardzo dużo. Ta truskawka potrafi zaplanować w drugim roku nawet kilogram z krzaka. Odmiana ma owoce dość ciemne, ale z połyskiem. Nie jest to typ Florence, jeśli chodzi o porównanie wyglądu owoców, ponieważ ona nie ciemnieje tak bardzo. Należy zrywać ją wówczas, kiedy w pełni nie jest dojrzała, gdybyśmy chcieli ją wysłać w dalsze rejony Polski. System korzeniowy bardzo silny. Jedyny problem może być na glebach, gdzie jest wertycylioza. W związku z tym na to by trzeba było zwrócić uwagę, żeby ta gleba była wolna od wertycyliozy. Natomiast fytoftory tutaj też nie zauważyliśmy. Kwiatostany są dość wysoko, także bardzo łatwo je cieczą roboczą pokryć. Kwitnienie trwa nawet 5 tygodni. Jest to truskawka, która bardzo długo kwitnie, w związku z tym ilość zabiegów na szarą pleś powinna być również duża. Jeśli chodzi o wymagania pokarmowe, one są wysokie. Należy wysokie EC utrzymywać w trakcie, kiedy zawiązują się pierwsze owoce, również już należałoby podać dużą ilość wapnia, tutaj nawet do 60-70 kg w czystym składniku. Więcej informacji może znajdziecie Państwo na broszurach, które są na naszej stronie internetowej flewoplant.pl. Odmiana Fejt w większości naszych plantatorów jest uprawiana w polu. Nie jest uprawiana pod ukryciem, dlatego że również bardzo dobre efekty uzyskamy w uprawie polowej. Jeśli plantator ma dużo truskawki wczesnej i ma dużą ilość obiektów tunelowych, może przedłużyć również zbiory taką truskawką, która da niewątpliwie dużo lepszą jakość niż uzyskiwalibyśmy z uprawy polowej owoców truskawki. Owoc jest bardzo smaczny, także może na rynku deserowym będzie konkurencyjnym w okresie, kiedy te owoce będą się pojawiać.